Cyrkowa zasada, że jak ktoś żongluje czterema piłkami, no to to jest taki cyrk na poziomie powiatowym. Jeżeli to jest 8, no to to już jest klasa ogólnopolska. 12 międzynarodowa. Ja maluję 25 kolorami czystymi. Wziąłem ten księżyc Meliesa, egipskie ręce i te wesołe żygi. No i okazało się, że jest to wystarczająco nowoczesne, a nie lamerskie, więc zostało. Ja po prostu jako malarz w tym pierwszym okresie ukształtowałem się na wysokiej fali ekspresjonizmu, tego tak zwanego neofowizmu, który raczej eksponował gest i ekspresję kompozycji. Kiedy zetknąłem się ze sztuką R.B. chyba Kitaja, który będąc artystą pop jednocześnie był ekspresjonistą, to zorientowałem się, że można do tej ekspresji gestu i energii dodać również tę energię kolorystyczną. Ja pracuję taką bardzo niezdrową metodą, która często daje mimo to dobre rezultaty, że staram się w pierwszej fazie popełniać kardynalne błędy, które później sumiennie poprawiam, aż dochodzę do tego rezultatu, o jaki mi chodziło. Co by się stało, gdyby ktoś zabronił panu malować lub po prostu obudziłby się pan i stwierdził, że już tego nie czuje? No, nie wiem, pewnie bym się przez pierwsze 3 dni był przerażony, a potem wróciłbym do malowania. W Jarocinie ja miałem to szczęście występować na głównej scenie. Tam wtedy to była publiczność 20-paro czy 30-tysięczna, ale to wrażenie, że jasnej sceny i takiej szemrzącej głębi, z której nie wiadomo co może się wyłonić, było wyjątkowe zupełnie. Tych bohaterskich neoekspresjonistycznych czasach wybierałem osoby bardzo atrakcyjne, ponieważ były to rozkładówki Playboya. A przy okazji portretów malowanych ci portretowani przekazują mi listę, czasem bardzo długą, na przykład w obrazie gitarzysta przedstawiający mojego syna. Wersja listy zawierała 28 elementów, ostatecznie udało się ją skrócić do 16. Mamy tutaj połączenie Star Wars z estetyką XV-wiecznych strojów. Środkowa część to jest kolaż wzorów różnego rodzaju deseni. Syn stworzył stronę dla żony i zaproponował państwa usługi, które z tych trzech, z którymi się spotkałem, oraz wielu innych, które rozwijały się w sposób dość monotonny, przez ruch, układ kompozycyjny, i to wszystko, co lubię właśnie, na przykład symetrię, ale też proporcje czerni do bieli w obrazie i to, jak eksponują się moje kolory na waszych projektach, spowodowało, że wybraliśmy to.